Cześć, ja jestem Sarge i zapraszam Was do oglądania 21. odcinka naszej serii Zagrajmy w Risen 2 Złota Edycja. Dzisiaj zabieramy się za kolejną misję fabularną w Puerto Isabela, ale najpierw jeszcze pewną rzecz chciałem nadrobić. Mianowicie chodzi o zadanie trofea. Przynajmniej byśmy do pewnego stopnia tego questa sobie zaliczyli. No tutaj musimy różne zwierzęce trofea zdobyć. I na początek zdobylibyśmy zęby, kły i pióra ognistego ptaka, bo jeśli chodzi o skórę jaguara, no to będziemy musieli poszukać tej zwierzyny gdzieś indziej. No ale tutaj, jak już jesteśmy w głównej, tej początkowej części Puerto Isabela, to jest ta brama, którą dostawałem się tutaj po raz pierwszy, no to odbijemy tutaj pod górę. Dla przypomnienia, po tej stronie mamy tego pirata, którego uwolniliśmy. To jest akurat obszar, gdzie możemy spotkać na przykład szponiaste małpy. A od nich właśnie też te trofea są jak najbardziej do zabrania. Więc tutaj pierwszą rzecz w tym kierunku poczynimy. Jest szpon i są zęby. Właśnie tych zębów potrzebujemy jak najbardziej. Będę też zmierzał dalej w kierunku guźców. No bo wtedy powinny nam wpaść kły. Tutaj w ogóle na tym obszarze lubią spacerować strażnicy. Trzeba na to też zwracać uwagę. A to z tego względu, że może być tak, iż ci strażnicy powybijają tę zwierzynę i wtedy zabiorą mi cenne punkty doświadczenia. No tam już kurczę kogoś mamy w oddali. Więc uwaga, załatwię szybko jeszcze tę małpkę. I dopóki oni tam sobie chodzą, sprawdzę tylko, czy mogę z kimś pogadać. Patrz, co tu mamy? Ja... Co? Nie chciałeś zrobić nic złego? Tak mówią piraci, ale nie jesteś z załogi Wrony. Skąd to wiesz? Zostawiasz tak szeroki ślad, jak pośladki Sebastiano. Ślady butów są tu nowe, ale buty nie. Ty jesteś nowy. Śledzisz mnie? Myślisz, że nie obserwowalibyśmy pirata, który przyjechał do naszego miasta? Uważaj, piracie. Mamy na ciebie oko. No proszę, a zastanawiałem się, czy nie będziemy mogli z kimś pogadać tymczasem? Nie jest do nas zbyt przyjaźnie nastawiony. Ta dżungla jest niebezpieczna? Boisz się? Jest niebezpieczna. Ale kontrolujemy wybrzeże. W samej dżungli bądź ostrożny. Im dalej idziesz, tym dziksze zwierzęta. Jaguary, a na północy ogromne insekty. Ogromne! Ale Indianie są jeszcze gorsi. Nigdy nie wiesz, co czyha za drzewem. No cóż, jeśli chodzi o jaguary, chętnie się zmierzymy. Znasz może drogę do obozu Indian? Chcesz mnie nabić w butelkę, piracie? Podążałem za twymi śladami do obozu i oto jesteś. Cokolwiek kombinujesz, lepiej uważaj. Molukasi to nasi wrogowie. Powinieneś staranniej dobierać przyjaciół. No, skubaniec naprawdę nas obserwuje od jakiegoś czasu. Za karę coś ci zabierzemy, kolego. Świeci. Mam na ciebie oko, piracie. Ciekawe swoją drogą, może gdybyśmy pogadali z Chavezem jeszcze przed dotarciem do obozu tubylców, to kto wie, czy wtedy by nas nie poprowadził na miejsce. Umieram z głodu. Od kilku dni jem tylko jagody. O, patrzcie. Masz coś do jedzenia, jest zadanie nowe. To proszę bardzo. Spokojnie. Mam dodatkowe zapasy jedzenia. Naprawdę? Dzięki, przyjacielu. Ratujesz mi życie. Co ty tutaj robisz? Alcazar skazał mnie na karny patrol. Ten łajdak stwierdził, że zasłużyłem. Krwisty stek! Oto na co zasłużyłem. Okej. Dlaczego zostałeś skazany? Ktoś zostawił racje żywnościowe bez opieki. Wziąłem tylko kilka kiełbasek. Skąd mogłem wiedzieć, że należą do komendanta? Masz coś do jedzenia, kolego? Cokolwiek. Choćby kawałek sera. No dopiero co? Dałem ci zapasy żywności. Czy ty nigdy nie przestajesz być głodny? Ja rosnę. Mam po prostu szybką przemianę materii. Sama skóra i kości, widzisz? Ani grama tłuszczu. No przydać się coś jeszcze. Zjedz coś. Zdrowie, kolego. Dobra. Dzieje się coś interesującego? Jest spokojnie. Brak molukasów, brak piratów,
Oczywiście poza tobą. Kotlet wieprzowy, krwisty stek. Widzę, że masz hopla na punkcie jedzenia. No a tutaj mamy tylko zwykłego protektora bez imienia, więc z nim nie pogadamy. Jeszcze skrzynka zamknięta, 20 punktów. Jeśli chodzi o złodziejstwo wymagane. No ale tymczasem wracajmy do zadania trofea. I poszukajmy jeszcze guźców. Tam mamy po prawej stronie jakąś grupkę, tylko najpierw jeszcze rozprawię się z tymi małpami. No bo tutaj ciągle ci protektorzy się przechadzają. Więc nie chcę, żeby w moim otoczeniu powybijali te małpy. Proszę bardzo, teraz już nie będzie zwracać uwagi. No a tutaj jeszcze właśnie atak na guźców czeka. Mam nadzieję, że załatwimy to dość szybko. I przede wszystkim tak, żeby tamten się nie zorientował. Proszę bardzo. I tak jak mówiłem, tutaj mamy też kieł. Również skórę guźca przy okazji. Tam dalej będziemy mogli udawać się na przyszłość, myślę. A na tę chwilę jeszcze byśmy zdobyli pióro ognistego ptaka. No tak się składa, że niemożliwe jest, przynajmniej w tym momencie, żeby to pióro zdobywać tak po prostu. Tutaj w ogóle się coś gliczują te cienie momentami. Niemożliwe jest to na tę chwilę, ale możemy wybrać się jeszcze do Ranapiriego, czyli do wioski Molukasów. Ranapiri może nam sprzedać jakieś piórko, a tak naprawdę potrzebujemy tylko jednego, żeby zaliczyć zadanie związane z trofeami. No dobra, tutaj dalej nie będę się na razie może wybierał, tak patrzę, czy jest coś godnego uwagi. Powrócę na razie jeszcze pieszo tutaj, dlatego że ominęliśmy parę rzeczy, biegnąc w stronę kolejnych małp. A nie wiem, czy tutaj po bokach jeszcze czegoś przypadkiem nie możemy znaleźć. No jest duszące pnącze. A tutaj byśmy już wracali. Zdaje się w stronę Puerto Isabela. No, nie mamy tak czy siak tutaj niczego już do zdobycia. Tak, z tej strony to już kurczę ślepy zaułek tak naprawdę. No to co? Przenieśmy się jeszcze do wioski Shaganumbi. I tutaj właśnie zgarniemy jeszcze przynajmniej jedno piórko. To powinno w zupełności wystarczyć. Co masz na sprzedaż? I teraz tak. Mamy właśnie to tutaj. 50 sztuk złota musimy wydać. Okej. To tyle. Tutaj cały czas jest 0 na 4, a to dlatego, że musimy to jeszcze pooddawać Izabeli. No ale jej oddamy trofea, jak jeszcze zdobędziemy skórę jaguara. Na razie to będzie wszystko. No to oznacza, że możemy spokojnie wracać do Puerto Isabela. No skoro już jestem tutaj obok, to prześpimy się do następnego poranka, żeby zupełnie za darmo uzupełnić sobie zdrowie. No a jeśli chodzi o wspomnianą na początku odcinka misję fabularną, no to powinniśmy udać się do Sebastiano. Swego czasu jak z nim gadaliśmy, no to nie poruszałem jeszcze jednej kwestii, która właśnie dotyczy tejże misji. Tak na marginesie, to jest ostatnia misja fabularna tutaj w Puerto Isabela, zanim byśmy się mogli zdecydować na dołączenie do Inkwizytorów. My oczywiście tego nie będziemy robić, no ale już po tej misji więcej nie będziemy tutaj dla nich nic fabularnie wykonywać. Rozprawię się z Wroną. Mam świątynię pod obserwacją. Zaufaj mi. Nie dasz rady sam. Więc dołącz do mnie. Moim obowiązkiem jest chronić Puerto Isabela, a nie atakować pogańskie świątynie. Nie będziesz musiał. Ja to zrobię. Mam przekazać ci moich protektorów i pozostawić Puerto Isabela bez ochrony? No cóż, może tak będzie lepiej. A patrzcie, możemy zahaczyć o temat Molukasów. Pewnie się zdenerwuje. Mogę poprosić o pomoc Molukasów. Dość już, że szlajasz się z tymi piratami. A teraz jeszcze chcesz zadawać się z dzikusami? Jeśli to ma być twój plan, to nie masz tu po co wracać.
Potrzebuję tylko kilku dobrych strzelców. Nie przypłynąłeś tu przecież sam. Gdzie twoi kamraci piraci? Pilnują statku. Czyli upijają się do nieprzytomności. Co za motłoch. Jak zwykle, kiedy trzeba dokonać bohaterskich czynów, wszystko spada na inkwizycję. No to co? Może jednak się zdecydujesz? Pomożesz mi czy nie? Nie podoba mi się to. Zupełnie mi się to nie podoba. Wysłałem jednego z chłopaków na zwiady do świątyni. Zobaczmy najpierw, co on ma do powiedzenia. Nazywa się Venturo. Dowiedz się, co ma do zaraportowania. Wtedy zdecyduję, czy ci pomóc. No i właśnie, sprawozdanie zwiadowcy. To jest to główne zadanie, o którym mówiłem. Po drodze, jak będziemy Venturo szukać, to powinniśmy trafić też na jakiegoś jaguara. Gdzie twoi zwiadowcy? W świątyni ziemi. Tam, gdzie ukrywa się wrona. Idź do bramy przy garnizonie. Aguilar zaspokoi twoją ciekawość. Dobra. Alcazar, trzeba będzie wysłać chłopaków z pewną misją. Tak jest, panie komendancie. Macie dla mnie ochotników? Znam chyba paru specjalistów. Doskonale. To co, Alcazar też co nieco zrobi? Nie przeszkadzaj mi! Dobra, już dobra. Zobaczmy, co on tu powie. Słuchajcie, potrzebuję ochotników do specjalnej misji. Oznacza to, że na ten czas port będzie słabiej chroniony. Musicie być wyjątkowo czujni, jasne? Baczność! Uważaj, chłopcze. Nie sprawiaj kłopotów. Mamy cię na oku. Czyli ci panowie tutaj pozostaną, no a ja będę w takim razie ruszał w poszukiwaniu Ventura. Od razu sprawdźmy. Venturo poszedł do świątyni ziemi, a Aguilar, stojący przy górnej bramie, wie, gdzie go znaleźć. No i ta górna brama jest właśnie tutaj, akurat przed nami. Z Aguilarem jeszcze do tej pory nie gadaliśmy, więc czas nadrobić zaległości. Ej, ty! No, słucham. Muszę znaleźć Ventura. To źle trafiłeś. Z tego co wiem, jest gdzieś w okolicy dużej świątyni. Najpierw musisz znaleźć do niej drogę. Porozmawiaj z Torresem. On nie pozwoli ci się zgubić. Udaj się w tym kierunku i podążaj ścieżką do krzyżówki. Idź dalej prosto, aż zobaczysz wieżę. Tam jest Torres. On pokaże ci drogę. Ale zostań na ścieżce, jeśli nie chcesz iść do piachu. Dzięki za radę, stary. Słyszałem, że w mieście pojawił się ktoś nowy. Nie narób sobie kłopotów. No i Torresa mamy tutaj. Właśnie dlatego kilka odcinków temu mówiłem, że najpierw jednak zajmiemy się też głównym wątkiem w Puerto Isabela, no bo osobne zadania fabularne tam z wioski Shaganumbi też nas mogą poprowadzić do Torresa. I w pewien sposób nie wiem, czy to nie popsułoby aktualnego zadania, więc wolałem najpierw udać się tu, dokończyć kwestie fabularne w Puerto Isabela i dopiero później będziemy mogli właśnie kontynuować to, co jest jeszcze do zrobienia w wiosce Shaganumbi. Tymczasem rozejrzymy się również i po tej okolicy, po drodze oczywiście walcząc, tym razem między innymi z kolejną szponiastą małpą. To nie będzie duży problem. Teraz właściwie dwa uderzenia szablą wystarczą, żeby rozprawić się z taką małpką. No do czasu, jak będziemy oddawać trofea Izabeli, no to już sporo więcej ich zgarniemy. No ale wystarczy oddać tylko po jednej sztuce właśnie. Więc na razie na tym się koncentrujemy. No i właśnie, dwa uderzenia w zupełności wystarczają. Czy tutaj się coś przypadkiem jeszcze nie kryje? Chyba nie, tylko ślepy zaułek. Teraz tak, powinniśmy właściwie podążać główną ścieżką, ale skoro już idziemy tędy, to sprawdźmy, bo tutaj są te małpy błękitno-szpone. One są bardziej wytrzymałe, więc lepiej się od razu rozprawić z nimi. Patrzcie, on teraz będzie biegać dookoła. Nie będę w stanie trafić w ten sposób. Okej. Sprawa załatwiona. Zabieramy. Tutaj też szpon i zęby wpadają. Czyli tak samo jak od zwykłej małpy.
To się zbytnio tutaj nie zmienia. Tędy jak pójdziemy, to powrócimy na ścieżkę, gdzie wcześniej już walczyłem przecież z małpami. Tutaj też można odbić, ale to zrobimy innym razem w takim wypadku. Tam jest jakaś jaskinia. Kurczę, żebym ja tylko pamiętał, gdzie mnie jeszcze nie było, abym wiedział, gdzie się udać w kolejnych odcinkach. No bo niby te tereny już dość dobrze znam z poprzednich podejść do tej gry, ale wiadomo, że czasem możemy coś przeoczyć. Dobra, tutaj już bym się wrócił. Myślałem, że jeszcze będzie jakaś roślinka do zabrania. No a z mapy wynika, że jesteśmy już bardzo blisko Torresa. Będziemy musieli tam dostać się na górę. Już go nawet widać za tymi krzakami. Więc pójdźmy pogadać na dobry początek. Kogo my tu mamy? Jesteś piratem? To problem? Tylko jeśli jesteś od wrony, ale nie jesteś. Zatrzymaj się i ogrzej. Tylko nie sprawiaj kłopotów. To miło z twojej strony. Co tu robisz? Strzegę wieży więziennej. Wieża więzienna? Jest niedaleko, na końcu tej drogi. Przetrzymujemy tam Molukasa złapanego przez nasz patrol. Czemu jest zamknięty? Rozkazy? Kilka dni w pace i są potulni jak baranki. Przygotowują się do pracy dla nas. Skoro mowa o pracy, chcesz trochę zarobić? A właśnie, tutaj też jest kwestia dodatkowego zadania. Co mam zrobić? Umieram z głodu, ale nie mogę niczego zjeść, dopóki nie zostanę zmieniony. To może potrwać wieki, ale mój brzuch nie może czekać tak długo. Mam załatwić ci coś do jedzenia? Mam ten złoty posążek. Idź do Tita i wymień go na mięso. Kim jest Tito? Rzeźnikiem. Mieszka pod Puerto Isabela. Idź za smrodem świń! No wiemy, gdzie jest Tito przecież. Niech będzie. Umowa stoi. Świetnie. Oto posążek. Tylko nie za długo. Umieram z głodu. Handel wymienny. To jeszcze najpierw tym się zajmiemy, zanim zapytamy o Ventura. Torres chce wymienić posążek na paczkę mięsa od Tita z Puerto Isabela. Zaraz powrócimy, tylko skorzystajmy jeszcze z okazji, że jesteśmy tutaj i odblokujemy sobie kolejny punkt szybkiej podróży za chwileczkę. Tutaj też w razie czego można się przespać. Zmieńmy sobie surowy drób na zapasy żywności i wejdźmy jeszcze rzeczywiście kawałek na górę. Tam mamy tego więźnia, o którym wspominał Torres, chociaż na razie nie będziemy tego tematu jeszcze poruszać. Grunt, żeby tutaj wejść i odblokować sobie właśnie dodatkowy punkt szybkiej podróży. Znajdź wieżę Inkwizycji. Właśnie o to mi chodziło. I od tej pory będziemy tutaj mogli się swobodnie przenosić. No cóż, skoro już tu jestem, to jeszcze otwórzmy skrzynkę i zabierzmy zawartość. Widziałem też jakąś roślinę tutaj na górze. Mak ziarnisty. I to by było chyba z grubsza na tyle. Ewentualnie jeszcze za wieżą. Może też coś znajdziemy. O, pierwsze bitwy, czyli wskazówka na temat legendarnego przedmiotu. Kula armatnia wysłała jednego z najbardziej wytrwałych kapitanów piratów na dno oceanu. Była potem zabierana przez Inkwizycję na wszystkie główne wyprawy jako talizman na szczęście. Warto to zapamiętać. No proszę. Tylko teraz pytanie. Muszę poszukać kuli z ostatniej wyprawy Inkwizycji. Nie ma jakichś dokładniejszych wskazówek, to prędzej czy później się za to zabierzemy. No tak, tutaj niczego więcej nie mamy. To co? Jako że jest już punkt szybkiej podróży dostępny, no to przenieśmy się na razie tutaj. I teraz idziemy na pogadankę z Titem. Trzeba wymienić ten posążek zdobyty od Torresa. No i jakąś paczkę z mięsem powinniśmy chyba dostać. Szukasz Tita? To ja, rzeźnik Tito. Co ty nie powiesz? Potrzebują tu rzeźników? Raczej tak, jeśli zależy im na najlepszym mięsie. Jeśli jesteś głodny i masz trochę złota, mogę ci pomóc. To znaczy? Masz tylko mięso? Broń możesz kupić od Kowala lub u Webstera. Ale jeśli szukasz wieprzowiny... Tylko wieprzowiny? Mniej więcej. Nie moja wina, stary, tylko przydziałów. Ale mogę ci zrobić ładny zestaw.
Steki, mielone, flaczki, same pyszności. No i tutaj jest opcja, żeby zabrać od niego mięso w paczce za 100 sztuk złota, ale mamy inny sposób. Mam tu ładny posążek. Pewnie skradziony Molukasom, co? Zobaczmy. Co za niego dostanę? No, nie wiem. Zaproponuj coś. Mamy tutaj różne możliwości. Z naszej perspektywy najlepszą opcją będzie jedna paczka mięsa i 100 sztuk złota. No bo wtedy nie dość, że zdobędziemy paczkę mięsa dla Torresa i zaliczymy zadanie, to jeszcze będziemy 100 sztuk złota do przodu. Gdybyśmy poprosili o 250 sztuk złota, to on by się na to nie zgodził. Jedna paczka mięsa i 100 sztuk złota. Może mam to jeszcze dostarczyć latającą łodzią wykonaną z promieni księżyca? Nie ma mowy. 50 sztuk złota i jedna paczka. To najwięcej, ile mogę dać. A, no tak, już kurczę się przestraszyłem, że się nie zgodzi, ale nie będzie to 100 sztuk, tylko 50 sztuk złota dla nas. Dobrze, jedna paczka i 50 sztuk złota. No dobra, umowa stoi. Proszę bardzo, mamy paczkowane mięso. No tego dodatkowego mięsa w paczce już nie zabieramy. Nie ma to w tym momencie żadnego sensu. No, a w takim razie możemy wracać do Torresa. Jakbyście się też zastanawiali, to ten posążek, który zdobyliśmy od Torresa, i tak nie jest na sprzedaż, nie możemy się go pozbyć. Więc gdybyśmy go nie wymienili tutaj u Tito, no to już prawdopodobnie do samego końca gry by ten posążek nam pozostał w ekwipunku, a przecież nie o to tutaj chodzi. Oto twoje mięso. Świetnie. Dzięki, chłopie. Kotlety wieprzowe, kiełbaski, bekon. Warte każdej sztuki złota, które ci się należy. O proszę, jeszcze 200 sztuk złota otrzymaliśmy w nagrodę. To teraz wracamy do misji fabularnej, sprawozdanie zwiadowcy i pytamy o Ventura. Zastałem Ventura? Nie, musisz iść trochę dalej, do doliny ze świątynią. Dzięki. Jeśli go tam nie ma, podążaj za znakami, które zostawia w dżungli. To znaczy? Jakimi znakami? Zwiadowcy Inkwizycji znaczą nimi ścieżkę. Możesz nią iść, jeśli wiesz, czego szukać. Jak więc wyglądają? Poznasz, jak je zobaczysz. No dobra. Którędy do doliny, w której jest świątynia? Wróć na rozdroże i idź drogą na zachód. Miń pierwszy skręt w lewo i przejdź pod skalnym łukiem. Pod skalnym łukiem, rozumiem. Zejdź ze ścieżki, gdy tylko miniesz łuk i trzymaj się lewej. Dojdziesz na miejsce. I uważaj na znaki Ventura. Dobra. Kotlety i steki. Miam! Czyli co, akurat tutaj mamy oznaczone te znaki, jakbyśmy jeszcze mieli problem z ich odnalezieniem, ale myślę, że opis Torresa no był dość dokładny, czyli wracamy tutaj na główną ścieżkę prowadzącą w dół i będziemy szukali kamiennego łuku, pod którym musimy przejść. To tak na dobry początek z tych najważniejszych wskazówek. O, co my tu mamy, panie i panowie? Myślałem, że dalej spotkamy jaguara. To jeszcze w takim razie temat trofeów powraca. Zapraszamy. Kurde, musiało być pudło, no. No, w takim tempie go nie trafię. Skubany, no. Nie daje za wygraną. Powinienem więcej blokować, zdecydowanie. Chyba mocne ciosy tutaj, kurczę, nie wchodzą w grę, wiecie? Bo zanim ja się, kurczę, zamachnę, to on już mnie zaatakuje, niestety. Teraz jakoś wyszło, na szczęście. I co najważniejsze, zabieramy skórę jaguara, a więc mamy już wszystkie 4 trofea i w związku z tym możemy raz jeszcze powrócić do Puerto Isabela. No trochę tych powrotów tutaj mamy, ale różne punkty szybkiej podróży, nie da się ukryć, pomagają nam w tym, żeby nieco
sprawniej przenosić się między różnymi lokacjami. Sama Izabela jest oczywiście tutaj na górze, więc pójdziemy z nią pogadać i to już powinno nam zamknąć kwestię tego questa. Proszę bardzo. A patrzcie, jeszcze jej czegoś nie zabraliśmy. Teraz jeszcze nie dam rady tego zrobić. Musielibyśmy sobie założyć najpierw pierścień złodzieja. Spróbujmy to zrobić. No i wracamy. Świeci. A, nóż garbarski jeszcze kolejny otrzymaliśmy, ja już mam takowy. I to nawet od niej chyba dostałem. Z powrotem premia do chwały. No i gadamy. Mam parę zwierzęcych trofeów. Pokaż. Wielki kieł. Chłopcy, zawsze skłonni do przesady, nadaje się na kolczyk. Parę zębów. Nie spotkałeś jakichś drapieżników? Chciałam powiedzieć dziękuję, doskonale. Skóra jaguara. Tylko trochę wyliniała, doskonała, jestem taka wdzięczna. Pióro. Jest przepiękne, wciąż we krwi i jakie kolorowe. Teraz mogę przygotować wiosenną kolekcję. Zasłużyłeś na dodatkową nagrodę. To było ciekawe. Wciąż tu jesteś? O, już jaka niemiła od razu. No, to było na tyle w takim razie. Jeszcze tylko sobie przypomnę, ile tutaj potrzeba było punktów. 75, no to nawet nie ma o czym mówić. Opuszczamy to miejsce, bo Izabela będzie cały czas nas obserwować. Chociaż tam ktoś z was mi pisał, że można spokojnie później tę skrzynkę otworzyć nawet na jej oczach i też nie będzie jakiegoś dużego problemu. Ja dla bezpieczeństwa zawsze wolałem się tam skradać. Wracamy w takim razie do misji fabularnej. Jeszcze tylko kolejny punkt szybkiej podróży. No i co, może skoro i tak będziemy przechodzić obok łóżka, to znowu się prześpimy. Albo dobra, no już bez przesady. Tyle punktów zdrowia, ile straciliśmy. To jest właściwie tyle, co nic. A też, no mam nadzieję, że jakoś uwiniemy się w ciągu całego dnia, który nam pozostał, żeby tę misję ukończyć. Chociaż, no, jest to oczywiście na tyle długi wątek, że raczej jeszcze kończeniem tego wszystkiego będziemy musieli się zająć w następnym odcinku. No i proszę bardzo, mamy rozgałęzienie rzeczywiście. Tutaj jest ten kamienny łuk, o którym mówił wcześniej Torres. Tak się składa, że mamy tutaj też kolejnego nietoperza jaskiniowego. A pierwszego w tym odcinku. Kurczę, było blisko, żeby go już uderzyć. Dobra, może teraz? Oczywiście za daleko odskoczył. Teraz się udało. No te kopniaki od czasu do czasu jednak się bardzo przydają, nie ma co ukrywać. Mamy kokosik w takim razie. Grzyb poku, czyli dodatkowe zapasy żywności. I walczymy dalej. Czy ja tam widziałem jakiś ogon? Oczywiście. Są ogniste ptaki. Tylko, że też Torres wcześniej mówił, że za kamiennym łukiem mamy udać się w lewo, więc na razie tam nie odbijamy. Zbiorę tylko jeszcze tę złotą koniczynę. No i będę właśnie tutaj się wybierał. Póki co żadnego znaku jeszcze od Ventura nie zauważyliśmy. No ale to już blisko, jakby nie patrzeć, bo widać to było tam na mapie. No szkurde, najgorsze jest to, kiedy tak biegają dookoła i nie możemy trafić. A naprawdę niewiele brakuje wówczas. Lepiej przestać wtedy z ciągłymi atakami i po prostu kawałek chociaż się ruszyć, żeby namierzyć lepiej przeciwnika. Ale nie ma co ukrywać, teraz tych trofeów zbieramy dużo więcej niż jeszcze niedawno i dzięki temu zgarniemy w przyszłości więcej złota za to. No i proszę bardzo, tutaj jest pierwszy ze znaków od Ventura. Venturo zostawił po sobie ślad. Muszę poszukać takich śladów, jeśli chcę go odnaleźć. Ten znak wskazuje północno-zachodni kierunek. A więc Venturo nie poszedł do świątyni. Okej.
Tutaj cały czas te same znaki są oznaczone, no ale mamy kompas tutaj na północno, znaczy w prawym górnym rogu ekranu i mamy północno-zachodni kierunek. Chyba miał być północno-zachodni, a nie wschodni, prawda? Więc będziemy tam się wybierać. Tym bardziej, że kolejny znak mamy tu. Venturo, muszę poszukać ten znak, a więc... No dobra, to jest powtórka tego, co słyszeliśmy wcześniej. Rzeczywiście północno-zachodni kierunek nas interesuje. Znowu zostałem trafiony, kurczę. Ale teraz spróbujemy nie dać za wygraną. Cofnijmy się troszkę, bo może się okazać, że wpadnie ten ptak tam dalej i nie będziemy mogli go przeszukać. No i widzicie, tylko surowy drób zbieramy, nie mamy żadnych piór. Więc tutaj jednak musieliśmy wykupić piórko u Rana Piriego, żeby już teraz zaliczyć zadanie u Izabeli. Wskazuje na północ. Dokładnie, więc tym razem w kierunku północnym będziemy zmierzać. No, akurat te znaki są tak często rozsiane tutaj, że naprawdę nie ma problemu, żeby natrafić na kolejne i nie sposób się chyba zgubić tutaj. Trafiony tym razem. Najgorsze, jak kurczę, uda się mu wykonać taki idealny unik. Spróbujmy normalnie uderzyć. Czasem właśnie te mocne ciosy nie są aż tak skuteczne, jakby się mogło wydawać. Kolejny znak przed nami. O, tutaj jest jaguar. Właśnie o nim myślałem, kiedy chciałem kolejne trofea zdobywać. A tu proszę, jednak wcześniej też mieliśmy takiego drapieżnika. No i kolejne znaki przed nami. Czarny oleander. A na razie rozprawić się z guźcami jeszcze. Skubany, no. Nie blokuje i tak to się kończy. Ale dobra, sprawa załatwiona. No i jak już mówiłem, no ta misja jeszcze się będzie toczyć przez dłuższy czas, dlatego myślę, że w tym miejscu się z wami pożegnam. A patrzcie, tutaj kolejne znaki jak najbardziej są oznaczone na mapie. To też jest to dodatkowe ułatwienie. Będziemy zatem poszukiwania Ventura kontynuować w następnym materiale, a póki co to by było na tyle. Cześć!